Okej, okay, to już jest nieco spokojniej, choć zdziwię się jeszcze, jak Avalach przygotował tu jakąś obronę. Tak, jest nowy znacznik, jakbyśmy chcieli, moglibyśmy przenieść się teraz do Nowigradu. Choć chyba przyznam szczerze, że nie mam co do tego ochoty. Okej, okay, tłumacz się. Oj, tłumacz. Geralt, szkoda. Miałem nadzieję, że nie będziesz musiał tego oglądać. Gdzie Ciri? Niedaleko. Posłuchaj. Zamknij się. Dość się nasłuchałem twojego pieprzenia. Wyciągaj broń i miejmy to za sobą. Jeśli myślisz, że wciągniesz mnie w jakąś pułapkę, to się mylisz. Raz ci już zaufałem, drugi raz nie popełnię tego błędu. Nie jestem twoim wrogiem. Ja tylko pomagam Ciri. Nie uwierzę ci. Nie po tym wszystkim. A mnie? Avalach mówi prawdę. Poprosiłam go, żeby pomógł mi otworzyć wieżę. Bo chcę do niej wejść. Po cholerę masz tam iść. Dziki Gon został rozbity. Ale nie białe zimno. Przepowiednie mówią prawdę. Widziałam światy skute przez lód. Widziałam, co was czeka. Tylko starsza krew może zatrzymać białe zimno. Nie obchodzi mnie to, chodźmy stąd. Nie musisz się poświęcać, nie będzie żadnej zagłady. Ja, Avalach, mówił ci bzdury. Szczerze mówiąc, komu powinienem zaufać? W sumie Yennefer była zupełnie innego zdania. Może spróbujmy tak. Przepowiednia i tliny to bzdura. Nie będzie żadnej zagłady. Widziałeś przyszłość, nie pamiętasz? Entropii nie da się zatrzymać. Światy zamarzną jeden po drugim, a wszelkie życie zginie. Avalach mówi prawdę. Jeśli nic nie zrobię, zagłada spotka i ludzi, i elfy. Wszystkich. Musi być jakieś inne rozwiązanie. Co ty wiesz o ratowaniu świata, głuptasie? Jesteś tylko wiedźminem. To moja historia, nie twoja. Pozwól mi ją zakończyć. Zabraniam, nie rób tego, proszę. Może tak. Nie rób mi tego. Proszę. Nie teraz. Geralt, wierz mi. Chciałabym pojechać z tobą do jakiejś karczmy, napić się grzańca i wysuszyć buty. Ale nie mogę. Muszę spróbować. Ze względu na ciebie, Yen, Triss, wszystkich. Trzymaj kciuki.
Jakbyś mi pokazał batystowe hajdawery z monogramem, może bym ci uwierzył. Albo byś powiedział, że je ukradłem. Głąby. A ty nie miałeś przypadkiem gdzieś iść? Miałem. No dobra. Gdzie się umówiliście? Przy chacie myśliwego. Olszek zawsze miał do mnie słabość. Wyczuwał we mnie człowieka zgodnego, rodzinnego. Okej, okay, mogę z kimś jeszcze porozmawiać, gdyby tak? Teraz żeś tego hrabiego wymyślił? Aż dziwne, że na trzeźwo. Geralt, ty możesz potwierdzić. Przecież zawsze mówiłem, że jestem hrabią. Zgadza się. Zawsze mówiłeś. Tylko nikt tego nigdy nie sprawdził. A co cię tak nagle naszło z tym hrabiowaniem? Kiedy wreszcie wyjedziemy z tej zabitej dechami dziury, będę w końcu musiał upomnieć się o należne mi ziemie i tytuły. O tak. I co z tym zrobisz? Co zrobisz z tymi ziemiami i tytułami? No wezmę w posiadanie. No jest też oczywiście sprawa progenitury. A co? Masz już na oku jakąś godną kandydatkę? Drogi druhu, moje serce należy wszak do jednej, jedynej Priscilli, zwanej Cyraneczką. Serce to i może, ale reszta na to mi. A wypraszam sobie tę insynuację. Przypominam ci, że rozmawiasz z hrabią. Niech hrabia się nie unosi, tylko powie, co słychać u Lubej. Dochodzi do siebie. Nawet zaczyna śpiewać. Ma teraz trochę niższy głos, chropawy, ale to nawet do niej bardziej pasuje. Dzięki, że nam wtedy pomogłeś. To wiele dla mnie znaczy. Naprawdę. Od czego ma się przyjaciół? Pozdrów ją ode mnie. Pozdrowie, pozdrowie, nie bój się. Ucałuję nawet. Okej, lecę na polowanie. Idę polować na króliki. Jaskier, może dołączysz? Potrawkę z królika to bym zjadł, nie powiem. Ale nie ja obiecywałem, że sobie żyć z tej okazji odmrożę. Zajmę się zbieraniem ziół. Nie ma dobrej potrawki z królika bez wygrzanego letnim słońcem tymianku i aromatycznego rozmarynu. Pewno. Tuż przed Julą rozmaryn rośnie na łąkach jak dziki. Dlatego pójdę zbierać zioła w kuchni. Bywaj. Okej, mam nadzieję, że nie macie za złe, że jeszcze tutaj tak na finał trochę pogadaliśmy. Czy mamy z kim jeszcze tutaj rozmawiać? Niech bogowie mają cię w swojej opiece. Okej, chyba to wszystko, jeżeli chodzi o jakiekolwiek dyskusje. Rzeczywiście zimno. Komuś tu nie wyszło to za bardzo. Co to, mistrzu Wiedźminie? Jakieś nowe zlecenie? Myślałem, żeście całą okolicę oczyścili już ostatnim razem. Idę zapolować na króliki. A, to chyba, że tak. Może zajdziecie do nas pod wieczór, Werka nasmaży placków z blachy. Nie wiem, czy... No, jak chcecie. My wam zawsze radzi. Okej, okay, bardzo mnie zastanawia, z kim powinienem się tam spotkać. Czyżby jakieś wyścigi tutaj organizowali? Sama okolica też się zmieniła nie do poznania. Mam nadzieję, że z czasem ten śnieg jednak zejdzie, bo jakby nam przyszło wypełniać misje dodatkowe w takim klimacie, no to by to wyglądało dość dziwnie. Okej. Okay. Mysław, z tobą miałem się spotkać? Poszła już. Złościła się, że musi na mnie czekać? Nie, ale już ją ciągnęło na pola. Sama naszykowała witerunek i nasmarowała sidła. Byłby z niej dobry myśliwy, co? A skąd? Za bardzo niecierpliwa. Najchętniej pewnie gołymi rękami chwytałaby króliki i pchała do sideł, bo same to za wolno się łapią. Gdzie poszła? A tu, niedaleko. Bywaj. Coś się kończy, coś się zaczyna. Mam nadzieję tylko, że gra nie zrobi mi numeru, tak, bo mam pewną wizję, kto to może być. Ale mam nadzieję, że tym kimś nie będzie jednak kto inny. Póki co nie będę nic mówił. Czyżby? Tak. Odechciało ci się polować na króliki? Trochę tak. To co teraz? Nic.
Siedzę sobie i czekam na ciebie. Ładnie tu. Poczekaj, aż zobaczysz Dolplatana zimą i góry Sine. Poczekamy do odwilży i ruszymy na wschód. Chyba za bardzo się tu zasiedziliśmy. Miałeś mi pokazać to gniazdo Gryfa, zanim wyjedziemy. Chodźmy teraz. Musimy pozbierać pułapki. Czy naprawdę cię to interesuje? Może tak. Powinniśmy pozbierać sidła. Mysław sam pozbiera pułapki, a my może coś upolujemy po drodze. Jeszcze dziś rano króliki były sprawą życia i śmierci. Tak naprawdę to chciałam po prostu iść z tobą na spacer. No to chodźmy. Gniazdo jest tu na pagórku. Możliwe, że truchło Gryfa cały czas tam jest. Cudownie. W gruncie rzeczy... Chodźmy. Uwielbiam takie zakończenia właśnie. Rzadko kiedy twórcy w grach... Mieliśmy trochę potrenować. Aha. Może jutro, z samego rana? Przeczołgam cię jak za starych, dobrych czasów. Chyba dawno nikt ci nie pokazał, ile jeszcze musisz się nauczyć. Rzadko kiedy twórcy przygotowują coś więcej niż jakaś walka finałowa z bossem. No, to już prawie jesteśmy na miejscu. A to naprawdę zmienia praktycznie całą historię. Jeden odcinek, a emocji tyle, czy fabuły tyle, gdzie chyba przez ostatnie 10, jak nie więcej, nie było. Teraz uważaj. Tylko nie rób mi tu całego wykładu. Ciri, czekaj. W tym gnieździe coś... Daj spokój, nie musimy się bawić w podchody. Ciri! No ładnie. Jeszcze coś na koniec nam przyszło. Tutaj, ale niech będzie. Okej, okay. Gorzej jakbym zginął. To by Ciri pewnie nie była zadowolona. A może jakbym rzucił cię tę część? Tak. Też jakbym siebie przy tym nie oślepił, by było dobrze. Okej. Okay. Chodź tu. O! Ciri, a może ty się nim zajmiesz? Jednak w gruncie rzeczy. Czułbym się trochę bezpieczniej, a sobie bym... No, rzucił Quena i jakąś kuszę. No! Przyznam szczerze, że przeciwnik godniejszy niż sam Eredin, jak tak na to spojrzę. Okej, okay. Czego ty tu pilnujesz? Jaja na obiad? I tak będzie. No chodź tu. Chyba, że to jest finałowa walka. A Eredin to był tylko dodatek. No to masz trofeum dla ciebie. No co? Gdyby był odrobinę szybszy, rozprułby ci ramię. Ale nie był. Zabiliśmy go, o co ci chodzi? Chciałaś się wyżyć? Jeżeli będziesz tak nieostrożna, następnym razem. Nie będzie następnego razu, jasne? Ciri, o co ci chodzi? Przepraszam, to po prostu nie jest dobry moment. Chcesz wracać do karczmy? Dobra, dość tego. Chodźmy na ryby. Zdecydowanie chodźmy na ryby. Chętnie coś zjem. O, znowu nie ten moment. Chętnie coś zjem, żeby zreperować siłę. Tak, przyda mi się miecz, przyda mi się to wszystko. Zapiszę też... Jakby się okazało, że przed nami jest jeszcze jakaś ważna decyzja. Jeśli przyniesiemy tłustego szczupaka, Jaskier może odżałuje tę potrawkę z królików. Szkoda, że nie wybrał się z nami. Przydałoby mu się trochę ruchu. No. A co za dyskusja. Tak, no ale to od razu widać, że Ciri to taka rasowa kobitka. Krwi i kości, czyli wszystko z nią jest okej. Okej, gdzie te ryby? Na tym jeziorku nie powinien być zbyt gruby. Aha. Tutaj w sumie walczyliśmy w naszej pierwszej misji dodatkowej. A właściwie to jak chcesz złowić te ryby? Zobaczysz. Tak, przy użyciu petard, jak to w Kermoren. Uuu. A niech mnie. Wycofujemy się? Nie ma mowy.
Dobrze wybraliśmy. W tym jeziorze muszą być szczupaki, leszcze albo klenie. Zjadłabyś klenia? Mogłabym zjeść, ale co? Chcesz czekać, aż on tu skończy? Nie. Wypłoszymy go. No jak? Będę improwizował. Poczekaj tu. Okej. Żeby to tylko się skończyło improwizacją. Nie mam Śnieżek przy sobie? No dobra. To pobiegamy po lodzie. O! Get right. No, coś tutaj tłumaczenie padło. Nie wiem, czy mam go zabić, czy nie. O, Geralt, ale ty biegaj, jak chcesz wypłoszyć go tylko, a jak chcesz walczyć, no to inna sprawa. No dobra, jest na pierwszym poziomie, to chyba go... O! Chyba go pokonam, tak, to zdecydowanie go nie pokonam. Może sobie wezmę znak, a na resztę rzeczy przygotuję igni. A teraz chodź, pokażę ci coś. No to miło. Ciri? Mamy przynajmniej rybę. Nie wiem, czy mogę tu wskoczyć. Chyba mogę. A, wrzuć petardę, tak. Przyzwyczaję się, że już piszę po angielsku. Okej. To która z petard wyląduje? Niech będzie ta. Nie wiem, czy to dowolna. To stary wiedźmiński sposób na ciężką zimę. Nieszczególnie subtelny, ale... skuteczny. Aha, pamiętaj, nigdy tego nie rób. To po co mi to pokazujesz? No wiesz, na wszelki wypadek. Nigdy nie wiadomo, co ci się przyda na szlaku. No dobra, chodźmy. A ciebie kto nauczył tej sztuczki? Wesemir. Dawno temu. Jak dawno? Bardzo dawno. Kiedy jeszcze na serio rozważałem przedstawianie się jako Geralt Roger Eric du Haut Bellegarde. Co? Opowiem ci o tym wieczorem. I o tym, jak się założyłeś, że wskoczysz na grzbiet konia z dachu Kermoren i złamałeś nogę? A ty skąd to wiesz? Eskel mi opowiedział. Ale chciałabym też usłyszeć twoją wersję. Na pewno jakoś to wyjaśnisz. Ty nigdy nie nosiłeś mnie na barana w Kermoren, pamiętasz? Tylko Wesemirowi się chciało. O! Naprawdę musieliśmy zaczekać. Z nadrabianiem tego, aż tak przytyjesz? Ciri? Powinniśmy wracać. A pamiętasz, jak ćwiczyłam na wahadle? Jak się bałam, że nie dam rady, ale ty nie pozwoliłeś mi zrezygnować. Chodziłam potem cała posiniaczona. Wahadło to był prawdziwy koszmar. Pamiętam dobrze, wierz mi. Tamte miesiące w Kermoren minęły tak szybko. Żałuję, że nie spędziliśmy wtedy więcej czasu razem. Nawet mi się to przyśniło w gruncie rzeczy. Ale o, trochę nie podoba mi się to, że coś ją męczy. Choć nie wiem, czy to nie chodzi o tę całą decyzję dotyczącą cesarstwa. Prawie udało mi się zapomnieć, że to już dzisiaj. Geralt, oni przyjechali po mnie. Jadę do Nilfgaardu, do Amhyra. Wiem, że nie tego się spodziewałeś, ale... wtedy, w zimie, odbyliśmy długą rozmowę. Burzliwą. Potem...
Potem przysłał mi list przez posłańca. Na początku ci nie mówiłam, bo nie byłam jeszcze zdecydowana, a potem... zrozumiałam, że nie mogę od tego uciekać. Że jeśli chcę coś zmienić, to nie uganiając się za potworami po zapadłych wsiach, tylko... tam. Sama podjęłaś tę decyzję? Może tak, to są mniej istotne te dwie kwestie. Sama podjęłaś tę decyzję? Jeśli pytasz, czy Yennefer maczała w tym palce, to nie. Niesamowite. A wie w ogóle? Nie. Chyba lepiej, żeby tym razem się w to nie mieszała. Sama jej to powiedz. Mogłaś powiedzieć mi wcześniej. Chciałam ci powiedzieć, ale nie wiedziałam jak. Byłam tu szczęśliwa i bałam się, że wszystko zepsuję. Chciałam nacieszyć się każdą chwilą. Czyli o to chodziło tam, przy gnieździe Gryfa. Wolałem nic z ciebie na siłę nie wyciągać. Pomyślałem, że przecież mamy czas. Dużo czasu. Tego właśnie chcesz? Tak. Nie będziesz mnie zatrzymywać? Nie wywieziesz mnie siłą w góry Sinę? Nie po to zjeździłem za tobą pół świata, żeby cię do czegokolwiek zmuszać. Wiem. Poradzisz sobie. Jesteś wiedźminką. Nie musimy się żegnać. Oczywiście, że się nie żegnamy. Oczywiście, że się nie żegnamy. Nie wiem, kiedy się zobaczymy. Wiesz, gdzie mnie szukać. Przecież nie będziesz siedzieć cały czas w Kermorem. Znajdziesz jakiś sposób. To prawda. Pamiętaj, czego cię nauczyłem. Tam też może ci się to przydać. Wojna z Nilfgaardem zakończyła się całkowitym zwycięstwem najeźdźcy z południa. Bez taktycznego geniuszu Radovida, królestwa Nordlingów nie były w stanie oprzeć się niezliczonym legionom Emhyra. Czarne sztandary zawisły nad Nowigradem i Redanią. Zmęczony nieustannymi podjazdami temerskich partyzantów, Emhyr Far-Emrace przystał na restytucję ich królestwa na prawach lennika. Zbuntowani żołnierze złożyli broń, a cesarz mógł dzięki temu skupić swe siły na innych frontach. I tak, dzięki zwycięstwu Nilfgaardu, Temerczycy odzyskali swój kraj. A historia po raz kolejny dowiodła, że lubi płatać figle. Rozprawiwszy się z Radovidem, Emhyr Far-Emrace rozliczył się z wrogiem wewnętrznym.
Wierni cesarzowi szpiedzy wskazali imiona spiskujących przeciw niemu kupców i arystokratów. Choć ich bunt nigdy nie wyszedł poza fazę mglistych planów, cesarz nie znał litości. Jak zwykle. Podczas gdy kontynent wykrwawiały wojny, Skellige pod rządami Cerys przeżywało rozkwit. W przeciwieństwie bowiem do swoich poprzedników, młoda królowa zamiast na łupieniu cudzych ziem skupiła się na dbaniu o własne włości. Dzięki temu wyspiarski naród znacznie się wzbogacił, ale stracił też przy tym swój dawny pazur. Po latach tułaczki Ciri wróciła do swojego prawdziwego domu, Nilfgaardu. Zapowiadało się, że Emhyr uczyni ją swoją następczynią. Trzeba powiedzieć, że dziewczyna miała ku temu wszelkie predyspozycje. Po ojcu odziedziczyła bowiem godny cesarza zmysł do polityki, a po Geralcie przejęła zwykłą, ludzką przyzwoitość. Te cechy rzadko idą w parze u monarchów, a szkoda. Podczas gdy królowie przesuwali granice, Geralt i Yennefer wiedli spokojne życie z dala od wielkiej polityki. Dni upływały im na leniwych spacerach i długich rozmowach. Śniadanie jedli dobrze po południu, oczywiście najczęściej w łóżku. Nuda, powiecie, może, ale oboje nie pragnęli niczego bardziej. I w ten oto sposób kończy się nasza przygoda w trzeciej części Wiedźmina. Czy to najlepsze zakończenie? Ciężko powiedzieć, jest ich podobno aż 17. Co prawda są trzy główne, czyli dobre, średnie czy neutralne i złe. No i pełno takich historii pobocznych, jak na przykład z Cerys, czy przypuszczam, że z Radovidem. Choć no, musiałbym jeszcze sprawdzić te inne zakończenia. Zobaczę też ostatni fragment gry, jak on będzie wyglądał, gdzie podejmę trochę nieco inne decyzje, na przykład nie puszczę Ciri do wieży, o ile w ogóle nas posłucha, bo ona chodzi swoimi ścieżkami. Tutaj też właśnie się cieszę, że dałem jej gdzieś po drodze możliwość wyboru, żeby jednak została tą cesarzową. No i że sama podjęła taką decyzję, a nie pod wpływem jakichś naszych słów, tak? Gdzieś mieliśmy możliwość, żeby powiedzieć jej, żeby tego nie robiła, czy w ogóle ominąć ten fragment. Dlatego myślę, że chyba to zakończenie i ta cała historia, którą tu graliśmy, no wydaje mi się, że jest taka zgodna z, powiedzmy, jakimś wewnętrznym moim sumieniem. Mniej więcej tak chciałem, żeby to się zakończyło, choć oczywiście najpiękniejsze zakończenie było wtedy, gdyby Ciri dołączyła do nas, czyli do Wiedźmina, do Yennefer, choć nie da się ukryć, że no, ona musi żyć też swoim życiem, nie może być cały czas dzieckiem. No dobrze, widzę, że zaczynają się napisy, mam zwyczaj ich nie pomijać, więc zostaną tu z nami jeszcze trochę. Chciałem podziękować wam też wszystkim za to, że byliście, że przez tyle odcinków graliśmy tutaj razem. Naprawdę ta historia była wyjątkowo długa. W sumie tak, tu Geralt udowodnił coś sobie, ale również i na kanale to był taki kamień milowy, seria, która praktycznie codziennie doczekała się odcinka, gdzie nakręciliśmy tych odcinków prawie 80, w sumie 80, choć oczywiście jeszcze się nie żegnamy, myślę, że jeszcze spokojnie z 20-30 odcinków z misji pobocznych tutaj dojdzie, więc będzie co robić, ale jednocześnie wiem, że to jest też mnóstwo godzin nie tylko do gry, chociaż do gry wyszło aż 80 parę, jak sprawdzałem przed tą misją, ale również do oglądania, to jest ponad 40 godzin, jak tak szybko liczę. I dlatego za to też wam bardzo, bardzo mocno dziękuję, że byliśmy razem, że graliśmy razem. O, bo to no naprawdę to jest zupełnie, zupełnie inaczej, kiedy można dyskutować też podczas gry, czy pewne ruchy były dobre, czy coś można było zrobić inaczej, albo co w przyszłości też dokonać. Niejednokrotnie też podsumowaliście jakieś dobre rady, które też wpłynęły na naszą no, tu historię. Pamiętam z tym przeklętym drzewem, czy tak samo w Mysiej Wieży bodajże z upiorem. Ogólnie tych różnych dróg na skróty, czy różnych wyborów było dużo. I waszych pomysłów również mnóstwo. Może nie wszystko udało się zrealizować, jak na przykład nie mieliśmy całego rynsztunku jakiegoś cechu wiedźmińskiego, chociaż może
i to uda nam się nadrobić w misjach pobocznych. Zobaczymy. Tak patrzę właśnie na tę listę, co tutaj się przesuwa. No i to jest kolejny powód do dumy, także mamy tutaj same polskie nazwiska praktycznie, czyli nasi rodacy stworzyli naprawdę, naprawdę genialną grę, która mam nadzieję, że zyska tytuł gry roku. Zresztą w ogóle mamy już połowę tego roku 2015, a do tej pory pojawiły się dwa mocne tytuły i dwa z naszego kraju, zarówno Wiedźmin, jak i Dying Light. Może sam nie będę wskazywał tutaj zwycięzcy, bo te gry się też nieco różnią. Ciężko by było tutaj powiedzieć z mojej perspektywy, gdzie wczułem się bardziej. Mam wrażenie, że z bohaterem z Dying Light zżyłem się mocniej, jak gdyby czułem się tak, jakbym był w jego skórze, ale to może być też efekt tego, że tam graliśmy z pierwszej osoby. Z drugiej strony ciężko powiedzieć, czy samo przeżycie, powiedzmy fabuły, może wpływać, tylko te kryteria może wpływać na końcową ocenę, tak? Bo jednak nie da się ukryć, że Wiedźmin zaskoczył naprawdę tym otwartym światem, wielkością tego wszystkiego, tym, że można wejść do niejednej chaty i przemierzać tutaj łąki, oceany, nawet morza, i nurkować, i biegać, tak, czy galopować na koniu. Jest tego mnóstwo. Na pewno pod tym względem Dying Light przegrałby w starciu. No, zresztą, jak zobaczyłem pierwszy raz Wiedźmina, jak odpaliłem po raz pierwszy, to tak przypomniały mi się czasy, gdy po raz pierwszy zobaczyłem GTA 3. To było coś niesamowitego wtedy, bo zawsze taka gra w otwartym świecie, jeżeli chodzi o GTA 3 do GTA 2, to był widok z góry, takie 2D, pseudo 3D, wtedy weszło 3D. Myślałem, że nic więcej mnie nie zaskoczy w momencie, gdy zobaczyłem Wiedźmina, i to też w tej wysokiej jakości, w sumie to w ultra, uber ultra jakości, no to szczęka opadła mi na ziemię, że coś takiego idzie stworzyć. Tak wielki świat, który też tak nieodczuwalnie wczytuje się podczas przemierzania jego. Do tej pory naprawdę jestem pod wrażeniem osób odpowiadających za ten aspekt techniczny. Sama historia również, chyba nie mam jej niczego do zarzucenia. Może kilka jakichś drobnych błędów, tak, typu Ziggim, czy... No w sumie chyba to najbardziej tak kuło w oczy, że on zginął jakoś tak za szybko, bezsensownie, ale to był z drugiej strony taki mały epizod, można powiedzieć, ta końcówka, i może nie ma co na to zwracać tak bardzo uwagi. Może jakbyśmy nie atakowali Radowida, nie wypełnilibyśmy tej misji pobocznej, też by to wyglądało inaczej. Zabrakło też na koniec, mimo że trochę więcej pokoju w tej okolicy. Liczyłem na to, że jak Ciri, w momencie, gdy się zgodziła na objęcie tronu, jeżeli to tak można określić, to że te wojny dobiegną końca. Tutaj teoretycznie tak to przedstawili, że tak się stało, ale wolałbym tak bardziej coś namacalnego. Chyba że jeszcze po napisach przyjdzie nam biegać po tym świecie. Tak samo brakuje mi jakoś zakończenia wątku Wiecznego Ognia. Też nie było za bardzo nic o tym w napisach tutaj końcowych, czy też w tej historii końcowej. Coś tam wspomnieli o Radowidzie, ale tak, żeby dosłownie powiedzieć, że no ten cały kościół, czy zakon Wiecznego Ognia padł, został rozwiązany, no i wszyscy mogli żyć w zgodzie, w miłości, i no i właśnie, i tak dobrze. Jakie plany miał Jaskier na życie, no to znamy, tak samo Zoltan. No właśnie, gdzie nasz Roż się w tym wszystkim schował? No i co się stało z Triss? Też gdzieś nam umknęła. Chociaż to trochę w wyniku tego przypuszczam, że przez całą grę mieliśmy do wyboru być z Triss, albo być z Yennefer, albo być samotnym wilkiem. To dosłownie wilkiem. Wybraliśmy Yennefer. Pewnie gdyby dokonać już gdzieś w połowie gry nieco innych wyborów, ta końcówka po prostu byłaby podobna jak teraz, tyle że z Triss. Wtedy byśmy nic nie słyszeli o Yennefer. No i chyba najbardziej smutne zakończenie było takie, gdzie skończylibyśmy sami, a Geralt pewnie dalej by polował na potwory.
No, z jednej strony robi się naprawdę smutno, że to już koniec tej historii. No, można było to naprawdę przez te kilka tygodni mocno się zżyć z Geraltem, z tym wszystkim, co się tu dzieje, zresztą z innymi też bohaterami tu na Skellige i w Nowigradzie i wszędzie dookoła, ale jednocześnie no, cieszy mnie ta kwestia, że jeszcze zostawiliśmy sobie trochę tych misji pobocznych, więc będziemy mogli wracać do tej gry. Nie wiem, czy codziennie, czy ten tu nie będzie bardziej co drugi dzień albo co trzeci. Zobaczymy też, jak z innymi grami w międzyczasie będzie. Też mam kilka nowych pomysłów co do samego kanału, jeżeli chodzi o nowe serie. Ale okej, odejdźmy od tego, jesteśmy przy Wiedźminie, przy tej historii. No i właśnie cieszę się, że jeszcze będziemy mieli okazję spotkać się w tych misjach pobocznych. A jeszcze bardziej bym się ucieszył, gdyby się okazało, że po napisach no, wrócimy do tego świata i będziemy mogli biegać, wykonywać te misje dalej, a przy okazji też i pogadać z ludźmi, jak z ich perspektywy wygląda koniec tych wszystkich wydarzeń. Choć z drugiej strony chyba w tej historii końcowej trochę za dużo było powiedziane, żeby nas przenieśli w grze, bo tym bardziej, że gdzieś tam z Yennefer jesteśmy, wow, schowani, skryci, wątpię, żeby to było Kaer Morhen. Więc dziwnie by było znowu tutaj wracać do tego świata. No więc pewnie przejdziemy do jakiegoś save'a z odcinka gdzieś 76, gdzieś przed tą całą walką z Avalakiem. Okej, tak tu gadam i gadam, ale te zakończenia są zawsze pełne emocji. Dlatego może przyspieszę już same napisy, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że byliście, no i dzięki za to, że graliśmy przez tę całą serię i mam nadzieję, że będziemy grali w następne gry, jak i tu w misje dodatkowe. Tymczasem, no zobaczymy jeszcze, czy coś będzie na koniec odcinka, ale przyspieszę te napisy i zobaczymy, co nas jeszcze tu czeka. No i teraz zobaczymy menu, czy dalsza część gry. A jednak coś się kończy, coś się zaczyna. Historia Geralta już się zakończyła. Możesz jednak dalej podróżować po świecie i wykonywać wiedźmińskie zadania. Ale przywrócony został stan świata sprzed finału gry, a zadania z głównej linii fabularnej nie są już dostępne. Chyba, że tak. Czyli okej, czyli gra zrobiła to, co sam chciałem zrobić. Nawet mamy te wszystkie rzeczy, które mieliśmy na finał. Ciekawe, czy będziemy mogli się spotkać z różnymi ludźmi, którzy tu będą. O właśnie, tak jak widzicie, są dostępne tylko zadania poboczne, ale na szczęście jest ich jeszcze sporo i będzie co tu działać. Tak więc widzimy się niebawem w misjach pobocznych, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej!